Jak donosi Fakt, Magda Gessler, 66 lat, może mieć problemy. Wszystko z powodu smaku lodów, które rozdawała niedawno dzieciom. Słynna restauratorka postanowiła tym razem zostać królową lodów. Jej lodziarnie mają pojawić się w całej Polsce. Reklama szumne otwarcie w Warszawie może jednak odbić się jej czkawką. O co chodzi? Znak zapytania. 1 czerwca Gessler zorganizowała w stolicy imprezę, na której rozdawała dzieciom darmowe lody. Fakt donosi jednak, że restauratorka może ponieść za to konsekwencje. Bowiem wśród smaków znalazły się prosecco czy campari z pomarańczą. Trzeba ocenić takie zdarzenie negatywnie. Wprowadzanie smaku alkoholu do diety dzieci, jeszcze poprzez pozytywnie kojarzących im się lodów. To przygotowywanie gruntu pod sięganie po alkohol w przyszłości, oburza się w tabloidzie Katarzyna Łukowska, pełniący obowiązki dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Radca prawny w rozmowie z tabloidem twierdzi, że nawet w przypadku, gdyby w lodach nie było ani kropli alkoholu, to zachodzi tu tożsamość nazwy produktu z oznaczeniem napoju alkoholowego, co w konsekwencji stanowi naruszenie ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Za takie naruszenie grozi grzywna nawet do 500 000 zł. Trudno jednak uwierzyć, aby Magda miała tyle zapłacić za rozdawanie darmowych lodów. Sama Gessler uznała to za burzę w szklance wody, a jej prawnicy przekonują, że żadne prawo nie zostało złamane. Jedliście już lody od Magdy?